Zacznijmy od obliczenia pochodnej funkcji z punktu A, czyli liczymy f' od x. Nasza funkcja f od x jest funkcją złożoną, funkcją zewnętrzną jest funkcja postaci x kwadrat, ponieważ mamy tutaj nawias podniesiony do kwadratu, natomiast funkcją wewnętrzną jest wszystko to, co w nawiasie. Na początku różniczkujemy funkcję zewnętrzną, traktujemy to wyrażenie jako po prostu nawias do kwadratu, czyli jako takie proste wyrażenie wielomianowe. Dwójka spada w wyniku tego różniczkowania przed ten nawias, czyli mamy dwa nawiasy, czyli 3x plus sinus x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze pierwszej, czyli możemy już tutaj nic nie pisać. Razy jeszcze teraz musimy to wyrażenie domnożyć przez pochodną tej funkcji wewnętrznej, czyli może napiszę tak trochę wolniej, po prostu razy 3x plus sinus x prim. Pochodna tego, co tutaj siedzi w środku, w tym nawiasie, no po prostu całego tego nawiasu. No i ostatecznie otrzymujemy, że pochodna naszej funkcji f od x jest równa, tą część przepisujemy bez zmian, 2 razy 3x plus sinus x. No i teraz razy pochodna tego drugiego nawiasu, pochodna 3x, to jest po prostu 3, plus pochodna sinusa x, czyli plus cosinus x. No i na tym skończyliśmy liczenie pochodnej funkcji f od x. Teraz policzymy pochodną funkcji g od x, czyli g' od x. To się równa. No i tutaj również, tak podobnie jak w przypadku poprzednim, mamy funkcję zewnętrzną, która jest postaci nawias do potęgi 11, no a funkcja wewnętrzna jest równa 7x do trzeciej plus 5 kosinusów x. Na początku różniczkujemy funkcję zewnętrzną, czyli ta 11 spada przed nawias, mamy 11 nawiasów, czyli 7x do trzeciej plus 5 kosinusów x w potędze o 1 mniejszej 11 minus 1, czyli w potędze 10, razy teraz pochodna tej funkcji wewnętrznej, czyli pochodna wyrażenia 7x do trzeciej plus 5 kosinus x. Pochodna 7x do trzeciej to jest 3 razy 7, 21x w potędze o 1 mniejszej, czyli w potędze drugiej. Pochodna kosinusa x to jest minus sinus, czyli tutaj będziemy mieli jeszcze minus 5 sinusów x.